pomocy! To pomoże rodzicom! Nie tęgę jelpa! Bardzo! Come hit! Come hit! Laura, trzymaj tam za koniec! Z ojcem Wojciechem poznaliśmy się w Halwardzie, gdzie chodziliśmy tam do kościoła co niedzielę. Bardzo miał treściwe kazania, takie dosadne. My tu potrzebujemy akurat na uchodźstwie w tej Polonii, potrzebujemy tych kazań takich ostrych, takich mocnych, takich treściwych, nie banalnych, nie takich płytkich. My potrzebujemy tutaj ewangelizacji. Niektórzy chodzą, bo taka jest tradycja, tak? Bo ludzie chodzą do kościoła, no to ja też pójdę. Dużo ludzi nie wie, po co chodzi do kościoła. Gdy 8 lat temu przyjechałem do Norwegii, jeszcze było nas polskich księży stosunkowo mało. Wtedy już była mowa o ponad 120 tysiącach Polaków w Norwegii, a zarejestrowanych było bardzo mało. Stałe duszpasterstwo w języku polskim w tym czasie, gdy przyjechałem, było w zasadzie tylko przy parafii świętego Olafa w Oslo, przy parafii katedralnej. Inne kościoły dopiero zaczynały stałą praktykę coniedzielnej mszy świętej w języku polskim. Tutaj w Stabekk również to było tylko msza święta raz w miesiącu. Wiem, od 5 lat wprowadziliśmy tutaj mszę świętą w języku polskim co niedzielę. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Widziałam ministrantów, no i mi się to bardzo spodobało. Więc się zapytałam takiej siostry, czy bym mogła być ministrantem. Co ona powiedziała, że się zapyta księdza, no i mi pozwolili. Więc to się bardzo ucieszyłam, no i wtedy zaczęłam służyć. Herre, vær med dere. Løft deres hjerte. La oss takke Herren vår Gud. Ja, altså, vi har nå jobbet sammen noen år egentlig, og jeg synes det fungerer bra. Selvfølgelig det noen ulike forestillinger på noen punkter i det kirkelige livet, men jeg kan ikke se at vi har noen spesielle problemer eller vanskeligheter. Den største utfordringen kanskje heller det at de andre nasjonene kan føle seg mer som gruppe enn nordmennene. Nordmennene har ikke denne opplevelsen at selv å være en gruppe og er mye mer individuelle enn kanskje de andre gruppene er det. Der er kanskje en form for utfordring, men jeg synes ikke at vi har hatt noen spesielle alvorlige problemer i samarbeidet. Moja ojca Wojciecha znam od mniej więcej 2 lat. Jestem 9 lat w Norwegii. Nigdy nie przeżyłam czegoś takiego w Polsce. Żadnej więzi z żadnym kapłanem nie nawiązałam nigdy w życiu. Inne uwarunkowania, specyficzne postrzeganie wiary i kościoła. Daleko od kraju, daleko od rodziny, tęsknota za czymś i właśnie kościół i ojciec Wojciech spowodował to, że odnalazłam coś, co straciłam po prostu kiedyś tam. Z pustego to i Salomon nie naleje. Powtórzymy? Z pustego to i Salomon nie naleje. Stworzyliśmy wspólne dzieło, założyliśmy szkołę polską tutaj, w Stabekk, religię, katechezę. Przy okazji powstało kółko teatralne i grupa ministrantów i schola. Tu w Norwegii jest inny kościół niż w Polsce. Polacy się bardziej integrują ze sobą. Spotykamy się raz w miesiącu. Ja nie czuję się w jakiś sposób tutaj napiętnowana przez to, że należę do kościoła katolickiego w Norwegii. Ani przez Polaków, ani przez Norwegów. En ting jeg synes er veldig interessant
är också så många kulturer som kommer till den kyrka. Przyjechałem mniej więcej tak jak ojciec Wojciech 9 lat temu, więc praktycznie mieliśmy te same problemy i z językiem, i poznawania Norwegii, Polonii norweskiej i wszystkich tutaj problemów. Gdyby nie to miejsce tutaj, nie mielibyśmy się gdzie spotykać. Po prostu każdy by żył, o, jak to się mówi, dla siebie. Nie wiem, czy to jest przygoda, czy po prostu część naszego życia. Razem rąbaliśmy drzewo u mnie pod domem, w śniegu, po kolana, także to było niesamowite i niezapomniane przeżycie. On potrafił przyjechać do ludzi, on potrafił z ludźmi rozmawiać w domu. Wiele razy do nas przyjeżdżał, wiele razy z nami rozmawiał. To były spotkania, były zabawy, były gry, także ktoś więcej niż kapłan, moim zdaniem. On stworzył właśnie te spotkania z Polakami w tym celu, żeby się jednoczyć, żeby po prostu kultura istniała. Poproszono mnie, żebym zaczęła śpiewać w Scholi, tak? No i od tego się tak zaczęło. 3 albo 4 lata, już teraz dokładnie nie pamiętam. Nie śpiewałam wcześniej, tutaj zaczęłam. Z muzyką nie mam nic wspólnego. Swój początek w śpiewaniu będę wiązać zawsze z ojcem Wojciechem i ze Scholą Wstawek. Realmente conozco muy poco al padre Wojtek, pero me parece que eres un muy buen padre. Él ha dado las últimas misas que hemos visto y me parece que le gusta dedicarse a las actividades que hace para los niños y en la iglesia. Ja może nie tyle się czułem emigrantem, bo nigdy nie wyjeżdżałem na emigrację. Czułem się misjonarzem. Wcześniej byłem w Afryce. Z Afryki skierowano mnie tutaj do Norwegii. To było troszeczkę takie trudne przejście z najbiedniejszego kraju w Afryce do najbogatszego kraju w Europie i na świecie niemalże. Ale są też, mówię, te troski duszpasterskie są i wyzwania są równie ważne tutaj, jak i w innych miejscach. Szczególnie jeśli chodzi o rodziny, które tutaj przybyły, aby mogły zachować swoją wiarę, swoje tradycje, język, żeby mogły też przekazać to wszystko swoim dzieciom. No i się udawało i to przynosi wiele radości ta praca, także troszeczkę z żalem trzeba się żegnać, ale ojciec prowincjał przygotowuje dla mnie nowe wyzwanie w Polsce. Ale dzięki Bogu jest ktoś, kto może to pociągnąć. Tutaj z wdzięcznością kieruję swój wzrok ku ojcu Jerzemu, który się podjął, który przyjechał i rozpoczął pracę. I niech ta parafia będzie właśnie taką wspólnotą modlitwy, wspólnotą, która potrafi się dzielić tymi Bożymi darami i oczekuje tego szczęścia, które przynosi Chrystus, które kiedyś zostawi nam w niebie. Ksiądz Wojciech uwielbia dzieci, jest bardzo miły. Robi zawsze, organizuje coś dla dzieci, co jest bardzo fajne. Ksiądz Wojtek jest bardzo miły, zabawny. Lubi dzieci i zawsze coś dla nich organizuje i będę bardzo za nim tęsknić. Jak ksiądz Wojciech odejdzie, to będzie tak trochę nudno, bo ksiądz zawsze wymyślał nam zabawy i wyprawy. On nas zabrał na Kolsostopen, no i mieliśmy taką wyprawę tam.
to ja bardzo pamiętam, bo to było tak fajnie. Siedzieliśmy tam prawie cały dzień, mieliśmy grilla. Nie żegnamy się dziś z ojcem, ale mówimy do zobaczenia i zapewniamy pamięć w modlitwie i naszym śpiewie na cześć Panu. Szczęść Boże. Jestem głęboko wdzięczny przede wszystkim Panu Bogu za możliwość pracy tutaj i wszystkim tym ludziom, którzy jednak z otwartym sercem tutaj przychodzą i dzielą się właśnie swoimi talentami, swoim zaangażowaniem. W zasadzie Kościół tutaj jest zbudowany na wolontariacie. Udało się nam też stworzyć taką rodzaj takiej trochę szkoły polskiej, sobotniej, katechezy w języku polskim, która bardzo konsoliduje tutaj społeczność. Śpiewajmy i wołajmy, dziękujemy. 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 Płakałam, ponieważ wiem, że coś tracę, coś uleciało, coś gdzieś będzie mi brakować tej osoby, tego spokoju, tego po prostu uśmiechu. Jestem tu od 25 lat i mogę powiedzieć, że od przyjazdu ojca Wojciecha zaczęło się życie takie pełne, parafialne, gdzie nigdy tego przedtem nie było. W imieniu Marysi, Dawida, Daniela, Karoliny, Samuela, Maxa, Natalii, Weroniki, moim, Ewy i Dawida chciałem podziękować ojcu Wojciechowi za te wszystkie lata, które z nami był. Dziękuję za te wszystkie lata, co on był. Dziękuję ojcu Wojciechowi za te wszystkie lata, za to, co nas nauczył. I za to, że był dla nas zawsze miły. Dziękuję, że to się z nami bawił. Dziękuję za to, że nas uczył o niebie. Dzisiejszy dzień myślę, że dla parafii był bardzo szczególny, bo pokazał, że ojciec Wojciech naprawdę odegrał dużą rolę tutaj wśród Polaków na emigracji, że zjednoczył ludzi, że swoją pogodą ducha, radością, spokojem przybliżał ludzi do Pana Boga poprzez swoje kazania. Religia czy też pójście do kościoła to jest coś związane z tradycją, to, że jesteśmy przyzwyczajeni do coniedzielnych mszy świętych, do tego, żeby razem się spotykać, a tutaj z kolei nie dość, że to jest kwestia religijna, ale też kwestia społecznościowa. To, że my możemy wspólnie tutaj być razem i chwalić Pana. No bardzo leży mi na sercu, żeby to dalej się rozwijało, żeby też nie zabrakło właśnie tego entuzjazmu w tworzeniu Kościoła, żeby po prostu Kościół mógł się rozwijać dalej, tak jak to widzimy teraz. I proszę jeszcze raz o modlitwę i obiecuję stamtąd od Matki Bożej Loretańskiej modlitwę za was. Bóg zapłać jeszcze raz. Spotkamy się w niebie. Spotkamy się.